Witam wszystkich serdecznie i zapraszam Was na odcinek z Paludarium. Oczywiście co film pytacie, co z Paludarium, kiedy Paludarium, tak jak zresztą głosi hashtag. Obecnie ma się dobrze, funkcjonuje cały czas. Nie wrzucamy filmów z nim związanych, ponieważ po prostu ten projekt na razie jest zawieszony. W sensie istnieje tak jak istniał, ale nic się nie zmienia za bardzo. Ze względu tylko i wyłącznie na to, obecnie nagrywam ten film, że są jakieś zmiany. Tak to jeśli coś się nie zmienia, to po prostu nie wrzucam. Jestem zajęty różnymi innymi rzeczami, po prostu nie mam na razie czasu ani nagrywać o tym Paludarium, ani po prostu dodawać kolejnych zwierząt. A jak dodam zwierzęta, no to po prostu muszę je nagrywać, śledzić cały czas, a chcę na to poświęcić więcej czasu niż obecnie teraz mam. Więc pokażę Wam dzisiaj w Paludarium, co się dokładnie wydarzyło, a jak pewnie sądzicie po tytule, no to jest to obecnie masa krabów. Różne wydarzenia przyczyniły się do tego, że po prostu ten projekt zawiesiłem. Obecnie ze względu na to, że po prostu to Paludarium jest idealne do życia dla krabów, wrzuciłem tutaj chyba 16 krabów Geosesarma SP, czyli Red Devile potoczne i popularne, czy wampiry. Są tu oczywiście również inne takie gatunki właśnie z tych krabów. No i sobie tutaj żyją i funkcjonują tak jak, no, dołączyły po prostu do krabów, które już tutaj wcześniej żyły. Również widziałem nieraz tutaj jeszcze żyjące wije, są oczywiście ekipy sprzątające, skoczogonki, kruszczyce gdzieś się przewijały, karaczany, także wszystko to tutaj funkcjonuje. Nie widziałem od wpuszczenia skorpiona. Tu widać na przykład pancerz kruszczycy, ale jest to raczej pozostałość już po pancerze, nie jest to kruszczyca. Możliwe, że gdzieś larwy jeszcze się tutaj toczą w ziemi. Tak jak na przykład żdżownice. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to na pewno wiecie, że połamałem liście skrzydło kwiata, ze względu na to, że były po prostu one za duże i dotykały górnej siatki, co mogło umożliwić niektórym zwierzętom ucieczkę. Natomiast na złość skrzydło kwiat po prostu odżył. Wypuścił oczywiście jeszcze więcej liści. On jest zdecydowanie za duży na to Paludarium, ale na razie, tak jak mówię, nie mam czasu i nie chcę tego ruszać. Na razie sobie żyję swoim życiem. Możecie zauważyć, że rośliny, znaczy gałązki, które połamałem, zostały po prostu przywrócone do życia, nadal żyją i wcale nie obumarły, co jest niesamowite. Przy czym skrzydłokwiat cały obrał taki ciekawy kształt, takiej fali. Ze względu na to, że jest tutaj dużo obecnie krabów, dokarmiam je pokarmem dla rybek niewielkiej ilości, dlatego po prostu, że w całym Paludarium aż tyle pożywienia dla tylu krabów raczej nie będzie, więc po prostu muszę je dokarmiać. Obecnie kraby są praktycznie wszędzie, można je dostrzec w każdej kryjówce, w każdym zakamarku. W zbiorniku żyje tylko i wyłącznie małża jawajska. Resztę zwierząt albo wyeksmitowałem stąd, albo po prostu została zjedzona przez kraby. Tutaj widzicie najstarszego ambasadora całego Paludarium. Jest to krab Disco, który został wpuszczony już dawno, dawno temu. Jak widzicie, ma się bardzo dobrze. Na wodzie jest kawałek korka, który łączył, maskował przedziałkę od wody, od części wodnej i lądowej. Na razie nie mam czasu po prostu tego poprawić, a kraby często bardzo z niej korzystają i sobie po prostu na niej dryfują. Do niedawna żył również tutaj karaczan świetlikowy, była to dorosła samica. Natomiast widziałem, że chyba jakieś 2 dni temu wpadła do wody i się utopiła. Skorzystały na tym kraby i wyjadły karaczana do całkowicie po prostu go wyjadły. Jak widzicie, tutaj są resztki po prostu pancerza tego karaczana.